pierwszy odcinek serialu autorstwa Magdaleny Samozwaniec, powieści autorstwa Magdaleny Samozwaniec w wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej. Ta powieść ukazała się w 1922 roku, dokładnie 80 lat temu. Została nagrana w tej postaci dla Trójki w 1976 roku, czyli 26 lat temu, opracowana przez Krystynę Brążewską. A ostatni raz w powtórce z rozrywki można było te odcinki usłyszeć w 89 roku, czyli już 13 lat temu. Na pewno są wśród Państwa tacy, którzy tego nigdy nie słyszeli, a ci, którzy słyszeli, na pewno z przyjemnością sobie te odcinki przypomną. W 15 kolejnych powtórkach z rozrywki będą Państwo mogli usłyszeć te parodie powieści Trendowata w niezwykłym wykonaniu, naprawdę. Ja przesłuchałem już wiele odcinków i sprawiło mi to wielką radość i jestem pewien, że Państwu też sprawi. Proszę powtarzać to swoim znajomym, że każda powtórka z rozrywki z tych 15 najbliższych będzie się kończyła jednym z odcinków Na ustach grzechu. Zastanawiałem się, czym można by było jeszcze uzupełnić te odcinki, jaką piosenkę można by było nadać po każdym z takich odcinków i na razie wymyśliłem, że będą to piosenki mojego ulubionego zespołu Tercet Egzotyczny, ponieważ natężenie emocjonalne jest coś takiego, w ogóle, no jest napięcie emocjonalne, to i natężenie emocjonalne musi być. Natężenie emocjonalne tych piosenek jest bardzo zbliżone do tego, co się dzieje w tekście czytanym przez Irenę Kwiatkowską. Ja już się z Państwem żegnam, zapraszam do powtórki z rozrywki jutro, 20 minut po 23, a teraz Irena Kwiatkowska czyta pierwszy odcinek serialu Na ustach grzechu. Słońce zachodziło niespokojnie tego wieczora, śląc ostatnie spojrzenie swych promieni na stary bór litewski, który tonął cały w odblaskach mgły złocistej, sinej, wciągając w siebie jej bezmiar tęsknoty wprost dziewiczej. Cisza była, tylko gdzieniegdzie jak echo dnia, który gdzieś uleciał w powietrzu niebytu, odzywały się jeszcze szmery pokrzykujących pastuchów i pędzącego na majdany bydła. Ptaki jednak milczały, chcąc widocznie uszanować tę ciszę, w której Febus na złotym rydwanie pośpiesza w zaświaty. Wtem zaplakał na gościńcu tentent Bulana, który przemienił się wkrótce w wał kurzu. Spoza niego wykwitała niebawem młoda kobieta, uganiająca en carrière wraz z wierzchowcem błękitnej krwi arabskiej. Kłusowała dzielnie, odskakując jak piłka od siodła i zdzierając raz po raz zwycięsko głowę Bulanka. Słomiany cylinderek ze strusim piórem osunął się jej w pędzie aż na kark. Falująca aksamitna amazonka okrążała zad zwierzęcia, okazując dyskretnie rąbek kronkowej halki. Rusałczany woal obłoczył się nad głowami obojga. Włosy jej w jeździe szumiały. Siedziała wygodnie jak w krześle, giętkie młode piersi usunąwszy ku tyłowi. W jednej ręce igrała cuglami, w drugiej trzymała ledwo rozkwitłą różę, którą opędzała się od zapachu końskiego. Dzięki ci, stwórco, że jestem młodą i piękną kobietą, szepnęła. Po czym wytoczyła okrągłe, bujne biodro naprzód i przygarnęła je jakimś dziewiczym, wstydliwym ruchem białą ręką ku sobie. Patrzyła dużymi dziecinnymi oczami, w których bujał błękit czerwieniejącego nieba gdzieś w dal nieznaną. Witam panią w Dobrojewie, odezwał się tuż koło niej jakiś cichy, wrzący męski głos. Obróciła twarz półobrotem w stronę, z której głos dochodził i oczy jej nieufnie natknęły się niespodziewanie na piękną postać młodego, rasowego człowieka w strzeleckim przebraniu sportowym, którego twarz ostrzyła się szatańskim uśmiechem, a oczy czarne jak noc poślubna patrzyły na nią z jakąś wyzywającą słodyczą mężczyzny, który jest pewien swej zdobyczy. Zaś spod małej sportowej czapeczki wyglądał jego młodociany wąs koloru lnu. Przestraszyłeś mnie, pan, rzekła odważnie, osadziwszy zdumionego Bulana na zadzie i potrząsając złotą grzywą. Czy tak? Odparł nieznajomy, puszczając niedbale fymfę dymu z cygaretki. A zatem pozwoli piękna Amazonka, że jej się przedstawię. Jestem hrabia Kotwicz,
którego sobie pani zapewne przypominasz z dawnych, starych lat dziecinnych. Pani pojechała het na filozofię, ja bujałem po świecie i oto teraz tak niespodziewanie. O, cieszy mnie to spotkanie. A panią? Panno Steńko? Stefania zapłoniła się aż po białka, a nawet żółtka swych oczu. Nie tak gwałtownie, hrabio, rzekła hardo. To dziwi, boli i drażni. Ja z panem hrabią rozmawiać nie mogę. Pan masz dziwny sposób patrzenia na kobiety. Ja się pana oczu boję. Zawsze ich się balam. Ale a propos, zaczęła mówić o czym innym z tym taktem wrodzonym osobom wyższego tonu. A propos, czy matka pańska, hrabina Kotwicz, jest w domu? Czy też wróciła już z Karlsbadu, gdzie z takim oddaniem i zaparciem się siebie pielęgnowała swą biedną, chorą nogę? Dziękuję w imieniu hrabiny za pamięć o jej w rzeczy samej zreumatyzowanej nodze. Uśmiechnął się Kotwicz blado. Właśnie od niej wracam. Ma się już o wiele lepiej. Ale panno Steńko, maleńka uwaga. Tylko proszę się tak na mnie nieładnie nie patrzeć. Czy ja taki brzydki? Czy ja zbój? Żartował z fantazją, nasuwając czapkę na bakier, a spojrzawszy na już weselej nadąsany buziak dziewczęcia, ciągnął dalej. Otóż, czy pani wiesz, że znajdujesz się w tej chwili w obrębie mego państwa? A zatem mogę z panią zrobić, co mi się podoba. O, nie myślałem, że sławny Nemrod da mi dziś sposób zdobycia zwierzyny tak rzadkiej i cennej. Piękna twarz Stęki skurczyła się jak do skoku. Zdobyczą pana nie jestem i nie będę, syknęła. A jeżeli chcesz pan zdobywać w tak ubliżający sposób samotną kobietę z porządnego domu, to idź pan lepiej do swoich dziewcząt wiejskich. Tam będziesz hrabia lepiej przyjęty. Żegnam pana, dowodziła przez zęby, jak zraniony w serce tygrys. Chciała podciąć bulanka szpicrutą i ruszyć z miejsca szalonym kurzgalopem, ale hrabia Zenon chwycił konia mocno przy pysku za cugle i wżarłszy się w nią szponami swych kuszących czarnych źrenic, rzekł ze stłumionym zręcznie skowytem: nie odejdziesz, nie, nie puszczę cię jedyna. O, choćbym miał zginąć trupem i cały paść martwy pod twe kolana. Ja cię pragnę i pożądam, krzyczał martwo. Po czym puścił nagle cugle i zdarł ją jakimś nieludzkim wysiłkiem z końskiego siodła. Ale ona wyrwała mu się obcesem z ramion i ruchem młodocianego kota śmignęła mu przez twarz ze szczególnie drwiącym chichotem, ostrą jak stal szpicrutą. Czy tak? Uśmiechnął się drwiąco Zenon, ścierając ręką drżącą z nadmiaru wrażeń czerwoną pręgę z czoła. Gdybyś była pani mężczyzną, wyzwałbym cię natychmiast, ale tak mogę cię tylko jeszcze więcej kochać. O, jakże piękną i godną miłości jesteś pani z tym straszliwym, a ponętnym tygrysem w twarzy. Ale ona już nie słyszała. Blada jak chustka do nosa, przycięła konia prętem i poszybowała na przełaj przez pola i jary. I tylko z daleka dobiegł ją jeszcze szczęk jakiegoś piekielnego śmiechu. I znów spokojną przyrodę obległa pajęcza nić cichoty, urozmaicona tententem bułanków polnych. I tylko jako jedyny oddźwięk życia przeleciała przez morze nieba bieluchna chmurka pędzonego w niebyt obłoku.